Jak modlić się w intencji, która komuś może zaszkodzić? Pytanie, czy w ogóle należy modlić się z intencją szkodzenia komuś? Odpowiadam, nie. I takiej modlitwy Pan Bóg słuchać nie będzie. Nie można złorzeczyć, bo złorzeczenie to jest zło, to jest grzech przeciw bliźniemu i życzyć mu zła, jeszcze wplątując do tego Pana Boga, no to jest oczywiście prawdziwe bluźnierstwo. Ale są takie intencje, które mogą komuś zaszkodzić rykoszetem. Jeżeli ja modlę się o wolność mojego kraju i zwycięstwo nad okupantem, no cóż, okupant będzie niezbyt zadowolony, jeżeli Pan Bóg wysłucha tej mojej modlitwy. Jeżeli modlę się o sprawiedliwość, no to ten, kto jest niesprawiedliwy, może się mieć spyszna. Dwa lata temu, mając takie doświadczenia bliskiej rodzinie, nagle zacząłem modlić się podczas mszy świętej z wiernymi o bankructwo wszystkich producentów i dealerów dopalaczy. Modlitwa była dosyć skuteczna, bo wprowadzono ustawę, teraz hydra podnosi łeb. Znowu będziemy się modlić, już się zaczęliśmy modlić, o bankructwo tych, którzy produkują i dealują. Proszę pamiętać, że najprostszą drogą do tego bankructwa byłoby, gdyby ci, którzy produkują i dealują, stracili klientów, więc tak naprawdę modlimy się o rozum dla nas i dla naszych przyjaciół i dla naszych krewnych. Ale wydaje mi się, że taka modlitwa, pomimo że słyszałem parę głosów, jak ksiądz może się modlić o czyjeś bankructwo, no ale ja się modlę o bankructwo złoczyńców. Niech sobie poszukają innej pracy, nic złego im się nie stanie. A zatem modlić się trzeba o dobre rzeczy. Natomiast te dobre rzeczy rykoszetem mogą uderzyć w zło, z którym związani są jacyś ludzie. Ale proszę się nie obawiać, nawet jeżeli tak rykoszetem w kogoś modlitwa uderza, to Pan Bóg daje mu na pewno okazję do nawrócenia, do zmiany życia i nie skrzywdzi go, jeśli ten nie będzie miał zatwardziałego serca. Jeżeli ktoś z Was po tym, co tu zobaczył, a także przy lekturze książki, będzie miał jakieś pytania, to zapraszam. Napiszcie je w komentarzach albo napiszcie na adres, który tutaj się teraz ukazuje. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeśli będę wiedział, oczywiście.